Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jak chcecie, nazwijcie mnie masochistą, ale jak widzicie, postanowiłem rozpocząć Starfielda zupełnie na czysto, zupełnie od początku. Usunąłem wszystkie mody, usunąłem dla pewności grę, zainstalowałem ją na nowo, poinstaluję nowe mody. Nie wszystkie. Już nie będę tak szalał, ponieważ dzięki temu, że Bethesda troszeczkę rozszerzyła swoją grę. Część modów stała się zbędna, nie? Tak naprawdę. No ale mimo wszystko jest kilka, których bym chciał używać i które zdecydowanie się przydadzą. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że odpaliłem ten ich tak zwany samouczek, nie? Sprawdziłem, jak to działa, nie? I kurde, wydaje mi się, czy ta gra wygląda znacznie lepiej niż na start. Nie wiem, może jakoś dziwnie zapamiętałem ją, że jest tak strasznie zła, że w głowie stworzyłem sobie jakiś obraz naprawdę strasznego paszkwila. Może tak być. Ale muszę przyznać, że się zaskoczyłem, nie? Przy odpaleniu. To zwłaszcza, że dość długo do Starfielda nie wchodziłem, zresztą o czym dobrze wiecie, bo dość długo, jakby nie patrzeć, wisiał Starfield gdzieś tam z niezupgrade'owanym Starfield Script Extenderem. W końcu wziąłem się w sobie i postanowiłem ruszyć ze Starfieldem. Tylko właśnie naszła mnie taka dziwna myśl, nie? Kupę godzin przegraliśmy, przeszliśmy 10 galaktyk, mamy, no już prawie wszystko zrobione. A mnie naszło, żeby dać tej grze szansę jeszcze raz, nie? Zrobić takie drugie, pierwsze wrażenie. I muszę wam przyznać, że nie wygląda to tak źle, jak zapamiętałem. Może po prostu popłynąłem na fali hejtu, jeśli chodzi o Starfielda. Oczywiście, tutaj nie mówię w tej chwili nic o fabule, o zachowaniach NPC-ów i tak dalej. W tej chwili no, jesteśmy w samym samouczku i zwracam tylko i wyłącznie uwagę na kwestie graficzne. I tak jak przy pierwszym spotkaniu, troszeczkę mnie ta gra odrzuciła. Tak, teraz jestem zaskoczony. Nie jest to może jakiś tam super przełom, nie? Ale gra już nie odpycha. Póki co stabilne 60 FPS-ów. No ale wiadomo, to jest samouczek bardzo mocno skryptowany, więc sprawdzę też gdzieś później podczas gry. Tak samo jak jestem ciekaw, jak będą wyglądały ich pyszczki, jak dolecimy już do Nowej Atlantydy, nie? New Atlantis. No to chyba Nowa Atlantyda to się powinno tłumaczyć. Nie wiem, czy będę ogrywał go na streamach, czy będę sobie grał tak po prostu sam dla siebie. Tutaj jeszcze zobaczymy. Może jakieś, nie wiem, rano strumyki z tym porobię. No, nie mam pojęcia. Pomyślimy nad tym później. W każdym razie, no tak jak powiedziałem, chcę przejść fabułę Starfielda. Krok po kroczku. Dam mu szansę. Szkoda, nie?
Szkoda, że nie ma tutaj żadnej reakcji na nasze akcje. No, okej, okay, niby tam się obruszał, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie go ubić. Nikt nas nie zbeszczał, że innego górnika potraktowaliśmy laserem górniczym, pomimo że za nami, nie wiem, w odległości 5 metrów stała nasza przełożona, nie? Ale co ciekawe, zauważcie, że reagują na naszą obecność NPC, nie? Nie ma tak, żeby cały czas używał lasera, jak przechodzimy przed nim, nie? To wiązkę wyłącza, także za to plus. Chciałbym wam pokazać, jak dojdziemy do momentu, kiedy się przebudzimy, czyli ta chwilka przed momentem tworzenia postaci, ponieważ tam to wyglądało zupełnie inaczej niż zapamiętałem. Tutaj chciałem zobaczyć, czy mam film grain włączony, ponieważ wydawało mi się, że jest lekka jakby ziarnistość na tej grze, co było dosyć irytujące, muszę przyznać. No ale też no, nie można zapominać, że nie gram na prawdziwym monitorze, co też się odbija w moich tutaj doznaniach wizualnych, czy jak to by tam nazwać. Zapewne wszyscy z was widzieli setki razy to intro, ten samouczek. Ale pomimo, że tworzyłem kilka postaci przy poprzednich rozgrywkach, pomimo, że kilkukrotnie tą grę przeszedłem, czy też przebiegłem, jakby powiedział Mila Brega, to mam wrażenie, jakbym tutaj był po raz pierwszy, co mnie zaskoczyło. Naprawdę nie sądziłem, że ta gra posiada jakąś regrywalność. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało oczywiście dalej. Postaram się grać tak jak radził Mila. Mniej szybkiej podróży, więcej chodzenia i imersji. Zobaczymy, czy będzie miało to wpływ na moje jakieś tam, na mój odbiór tej gry, nie? Cały czas mnie tu zaskakuje różnica między pokazanym światem, między jakością tekstur świata, a jakością tekstur kombinezonów. Spójrzcie, no te kombinezony są zrobione genialnie, gdzie przy zbliżeniu się do skały czy do tej koparki wyglądało to raczej, powiedziałbym, średnio, nie? Zobaczę, jeszcze pobawię się ustawieniami. Kilka modów pobiorę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po stworzeniu postaci. Też chcę zobaczyć, ponieważ widziałem kilka fajnych, gotowych postaci. Chciałbym spróbować je wczytać. Tak, Mila, zazdroszczę ci twojej postaci i mam zamiar poszukać lub też zrobić coś podobnego, nie? Także tak samo wydaje mi się, że jest znacznie bardziej szczegółowe, przynajmniej te ważniejsze aspekty w gry są znacznie bardziej szczegółowo zrobione. Kurczę, nie wiem, czy przy pierwszych przejściach nie zwróciłem na to uwagę, czy faktycznie tak jest. O, i o to mi chodziło. Spójrzcie teraz, jak to wygląda. Kiedy grałem za pierwszym razem, to wyglądało no strasznie. W tej chwili to wygląda nie najgorzej, nie? Także z pewnością jeszcze coś ze świata Starfielda będzie. Być może nawet live'y jakieś zobaczymy. No a na tą chwilę chciałem się z wami żegnam. Chciałem tylko tak informacyjnie powiedzieć, że wracam na sztywno do Starfielda i na pewno coś się z niego pojawi. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.